Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmę się projektem XYO. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt XYO, dosyć ciężka nazwa, tak naprawdę do wymówienia, przynajmniej w naszym języku. Może tutaj w skrócie będę nazywał go po prostu projektem X. Tak więc projekt X implementuje cały protokół, czyli tak naprawdę tą najniższą warstwę, która jest zaraz nad technologią rozproszonego rejestru, w tym przypadku na blockchainie. Jego zadaniem jest implementacja mechanizmu wyroczni, mechanizmu typu Oracle w kontekście tak zwanych danych geostacjonary, geospatial. Chodzi tutaj o to, aby po prostu móc potwierdzać konkretną lokalizację danego towaru, danego aktywa. Można to przełożyć na taki nasz polski zrozumiały język. Ten projekt może być przydatny wtedy, kiedy na przykład klient będzie chciał poznać dokładną lokalizację, dokładną ścieżkę przemieszczania się konkretnego towaru w przypadku na przykład złożenia zamówienia przez internet. Gdy kurier ją dowozi, ta paczka dzięki temu systemowi może być śledzona. Oczywiście może być śledzona w sposób zdecentralizowany. Taka funkcjonalność jak najbardziej funkcjonuje już obecnie w internecie. Mamy możliwość śledzenia paczek. Jednak działa to w inny sposób niż tutaj zaproponowany przez projekt X, który właśnie swoją funkcjonalność opiera o cztery takie podstawowe, fundamentalne właśnie komponenty, czyli Sentinel, Bridge, Archivist i Diviner. Są to komponenty, które współpracując ze sobą tak naprawdę koordynują, analizują, potwierdzają i zbierają te informacje odnośnie właśnie śledzonego obiektu. Myślę, że zastosowanie dosyć ciekawe, na pewno według mojej wiedzy jeszcze dosyć niszowe, jeśli chodzi o właśnie projekty blockchain. Z tego względu wydaje się on ciekawym produktem. Natomiast czy znajdzie on powszechne zastosowanie, czy spełni wymagania rynku, które tak naprawdę są dosyć, może nie wygórowane, ale są dosyć nietrywialne w implementacji, to już jest tak naprawdę inna sprawa. Jak każdemu tego typu projektowi z branży blockchain, oczywiście należy dać jakiś kredyt zaufania, o ile ten projekt właśnie w takim aspekcie inwestycyjno-technologicznym nas interesuje. Przechodząc na portal CoinPaprika, tutaj tak naprawdę nie mamy zakładki Code Progress, która by zwizualizowała nam to, co dzieje się w tym projekcie, dlatego może od razu przejdziemy do widoku organizacji na GitHubie. Widzimy tutaj organizację, fundację XYO, odpowiedzialną za ten projekt. Jest to organizacja właśnie z San Diego, z Kalifornii, ze Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że jest ona zweryfikowana po stronie GitHuba. Tutaj przypomnę, że oznacza to, że ta organizacja jest jednocześnie właścicielem domeny, a właściwie podmiotem, który zarządza domeną xyo.network. Z ciekawostek, które tutaj widać na GitHubie, analizując całą organizację i te 27 repozytoriów, niestety główny kod źródłowy całego rozwiązania nie jest otwarty, także to nie jest tak, że tutaj mamy wgląd do tego wszystkiego, do tej całej logiki funkcjonowania projektu. Tutaj przede wszystkim otwarto źródłowe są SDK, czyli Software Development Kity. To są, tak prosto mówiąc, narzędzia, biblioteki umożliwiające tworzenie zewnętrznym programistom, zewnętrznym zespołom, zewnętrznym software house'om właśnie własnych rozwiązań na bazie protokołu właśnie XYO. I tak
Przekładając jeszcze z polskiego na nasze, mamy tutaj tego typu SDK dla Androida, dla urządzeń opartych o system iOS firmy Apple, które po prostu pozwalają na tworzenie przede wszystkim takich mobilnych aplikacji, które potwierdzają, zatwierdzają i śledzą lokalizację konkretnych tutaj zasobów. Zaangażowanie w tych repozytoriach jest dosyć spore, co tutaj poglądowo już widać na pierwszy rzut oka, patrząc na te wykresy znajdujące się w prawej części tej właśnie tabeli widocznej w centralnej części okna. Tak jak wspomniałem, zaangażowanie jest dosyć spore. Może przeanalizujmy to na przykładzie jednego wybranego tutaj repozytorium. Tutaj mamy właśnie dwa komponenty z czterech, które umożliwiają właśnie kontakt z komponentami Archivist i Definer poprzez CLI, czyli Command Line Interface. I tutaj dzięki temu właśnie z poziomu, powiedzmy na przykład komputera osobistego, mamy możliwość interakcji z tym protokołem. Zaangażowanie programistów tutaj, nie ma co ukrywać, jest dosyć istotne. Widać, że ten projekt tak naprawdę żyje. Pytanie tak naprawdę w tym momencie, jakie ja bym sobie postawił, to jak ten projekt jest obecnie już konfrontowany z rzeczywistością, w jaki sposób jest konfrontowany z rynkiem, gdyż to tak naprawdę jest najbardziej istotne, aby ten projekt był na tyle elastyczny, by mógł dostosowywać się do tych, no nie ma co ukrywać, ciągle zmieniających się wymagań klienta końcowego, czyli użytkownika tak naprawdę całego protokołu. Tutaj pokrótce omawiając projekt, tutaj zespół deweloperski wykorzystuje issue, wykorzystuje pull requesty, łącznie właśnie z całym labelowaniem poprawiającym czytelność. Jeśli chodzi o security, to tutaj nie doszukałem się żadnego programu bug bounty w kontekście tego projektu. Także myślę, że to jest ewentualnie kwestia, którą tutaj warto byłoby przemyśleć i warto byłoby dodać i jeszcze poprawić. Widzimy tutaj właśnie SDK-e, czyli te nasze biblioteki pozwalające tworzyć własne rozwiązania w oparciu o protokół XYO dla najbardziej popularnych urządzeń mobilnych czy też webowych. W każdym z tych repozytoriów tworzących właśnie biblioteki widać dosyć spore ilości prac. Mamy tutaj również, co ciekawe, na przykład bibliotekę rozszerzającą BLE, czyli tak naprawdę jest to Bluetooth Low Energy. Jest to interfejs, protokół komunikacyjny właśnie wykorzystywany przez przede wszystkim urządzenia typu Internet of Things. Jest to kolejna wersja Bluetootha, która działa na dużo niższym zapotrzebowaniu energetycznym. Przechodząc dalej, tutaj organizacja udostępnia również Travisa, środowisko Continuous Integration, którego zadaniem jest sprawdzanie, czy kod źródłowy znajdujący się na repozytorium jest poprawnie budowany. Także tutaj również warto podejrzeć tego typu informacje w momencie, kiedy zbliżamy się de facto do jakiegoś kamienia milowego prosto z roadmapu. Analizując roadmap, który też tutaj jest, myślę, że nawet czytelnie rozpisany, mieliśmy do realizacji w czwartym kwartale 2019 roku SDK w wersji 3.0 właśnie dla iOS-a i dla Androida. To możemy łatwo zweryfikować, przechodząc właśnie na SDK XYO Android i wybierając sobie tutaj ścieżkę Releases. I w tym momencie widzimy, tutaj oczywiście są kolejne już poprawki, kolejne iteracje tych wersji. Widzimy natomiast, że ta wersja 3, już kolejna 3.1, systematycznie są wydawane. Także tak jak wcześniej wspomniałem, nawet w większości przypadków projekt ten idzie zgodnie z roadmapem, o ile
uznajemy, że roadmap rozpisany w ujęciu kwartalnym jest dla nas czytelny i jest dla nas wyznacznikiem odpowiednich postępów prac, które powinny zachodzić w projekcie. Tutaj mamy udostępnione również mobilne aplikacje, także śledząc tą adopcję, czyli to, co tak naprawdę jest najbardziej istotne według mojej opinii w tego typu projektach, możemy porównywać, możemy sprawdzać na przykład ilość pobrań i tutaj widzimy, że ostatni update tej aplikacji był we wrześniu, 17 września 2019 roku. Mamy ponad 10 tysięcy pobrań. Oczywiście kwestie pobrań zarówno w Androidzie, jak i na App Store również niekoniecznie muszą oddawać to, co dzieje się w rzeczywistości, ponieważ są wyspecjalizowane firmy, które tak naprawdę zarabiają pieniądze dzięki pobieraniu tego typu aplikacji, czy też nawet nabijaniu statystyk w formie komentarzy czy gwiazdek właśnie w tych marketplace'ach mobilnych. Także tutaj też na to radzę patrzeć z pewną dozą tutaj ostrożności. To wszystko, jeśli chodzi o projekt XYO z mojej strony. Krótko podsumowując i wyrażając swoją opinię w kontekście tego projektu, prace idą zgodnie z roadmapem. Zastosowanie dosyć niszowe. Myślę jednak, że jest trochę za wcześnie, aby tak naprawdę osądzić, czy ten projekt ma rację bytu. Warto byłoby to skonfrontować również z jakimiś raportami dotyczącymi właśnie IoT, których jest naprawdę mnóstwo w internecie. Warto byłoby również przeanalizować koszty wdrożenia tego typu aplikacji. Na razie bazuje to, wykorzystuje to Ethereum i token ERC20, także tutaj te koszty również są czasami ciężkie do wyestymowania. Ogólnie osobom zainteresowanym tym projektem właśnie sugerowałbym śledzenie wskaźników omówionych tutaj, czyli pobranie aplikacji i dalej śledzić postępy na GitHubie, konfrontując to z linkiem. Osobiście myślę, że projekt na tę chwilę nie jest mimo wszystko zbyt interesujący z tego względu, że bardzo ciężko będzie przetrzeć szlaki, konkurować z obecnie funkcjonującymi scentralizowanymi rozwiązaniami, które właśnie umożliwiają śledzenie paczek czy nadzorowanie urządzeń IoT. Także to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania i komentowania tej treści pod tym filmem. Cześć!